2015 roku już współtworzyliśmy kampanię o nazwie Więcej niż energia, która to kampania miała ogólnie za zadanie wspierać energetykę obywatelską i te oddolne działania, jeśli chodzi o energię odnawialną. I w związku z tym w ramach tej kampanii i tych działań dostrzegliśmy potencjał, jaki niosą ze sobą, jaki mogą nieść społeczności energetyczne. W ramach naszych rekomendacji do tego, co powinno być finansowane w ramach planu REPowerEU, zgłosiliśmy potrzebę zwiększenia wsparcia dla społeczności energetycznych. I udało się. W REPowerEU zaplanowano podwojenie tych pieniędzy, które są przeznaczone w Krajowym Planie Odbudowy dla wspólnot energetycznych. Ze 100 do prawie 200 milionów euro. Finansowanie dla spółdzielni energetycznych, dla wspólnot energetycznych z funduszy unijnych dopiero rusza, dlatego że tak naprawdę w Polsce dopiero ruszają w roku 2023 fundusze z kolejnego unijnego budżetu. Są pieniądze zarezerwowane także w regionalnych programach operacyjnych, w programie Feniks. Jeszcze nie są ogłoszone konkursy, także myślę, że tych pieniędzy będzie naprawdę sporo. Ważne tylko, żeby ludzie wiedzieli, że mogą z nich korzystać. Moja definicja spółdzielni energetycznej myślę, że jest bardzo krótka. To, co wytworzysz, możesz przekazać drugiemu z korzyścią dla nas obydwu. Osoby fizyczne, które mają instalacje, mogą uzyskiwać w 100% energię. Już to jest bonus, bo przy tym starym systemie 20 lub 30% tracili na rzecz operatora, natomiast przy nowym jest to znacznie więcej. Jest to już przekonujące. Kolejna rzecz to jest tworzenie naszego wspólnego takiego enklawy energetycznej, takiej społeczności energetycznej, to do ludzi przemawia. To jak produkujemy energetykę i jak decydujemy o tym, skąd czerpiemy naszą energię, to jest jakiś pryzmat, przez który możemy w ogóle popatrzeć na relacje społeczne i też na naszą kulturę. Dlatego to jest ważne, żeby po prostu w obliczu katastrofy klimatycznej, kryzysu klimatycznego, żeby budować silne wspólnoty, które mogą wypracowywać swoją politykę na przykład energetyczną, taką, która im służy. Ludziom jeszcze kojarzą się spółdzielnie z jakimiś takimi złymi rzeczami, typu jakieś filmy nam wypominają, że jesteśmy, nie wiem, oderwani z innej rzeczywistości, porównując do złych spółdzielni mieszkaniowych, bo podkreślam, że są bardzo dobrze działające. To nie jest tak, ale niestety w beczce miodu i łyżka dziegciu popsuje ten smak. Od momentu pomysłu do momentu zarejestrowania w KOWR-ze i podpisania umowy z operatorem minęło około 2 lat. Dość długo musieliśmy tutaj wymieniać umowy, telefony, żeby w ostatecznym kształcie umowa powstała i żebyśmy mogli faktycznie już funkcjonować jako spółdzielnia energetyczna. Sieci przesyłowe, które w tym momencie są po prostu stare i bardzo trudno jest się do nich podłączyć. Ale to jest coś, co państwo po prostu musi zrobić dla naszego bezpieczeństwa i na co ma też pieniądze z Unii Europejskiej. Ludzie zaczęli poszukiwać, także samorządy zaczęły poszukiwać sposobów na obniżenie rachunków za energię, a także pojawiają się środki z Unii Europejskiej. Holandia, Dania, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja to są kraje, w których najwięcej jest społeczności energetycznych. W Danii pierwsza spółdzielnia energetyczna była zawiązana już w latach 50. Da się wyliczyć i policzyć, że to się po prostu opłaca. Uznaliśmy, że jest pole do
do działania, że ta spółdzielnia, idea spółdzielni energetycznej jako takiej niezależnej obywatelskiej inicjatywy dopasowanej do każdej najmniejszej gminy w Polsce, że to jest fajny temat, który można by było przetestować, zgodnie zaproponować innym kolegom, sąsiednim samorządom. No i poszliśmy tą drogą. Formalnie nas w tym nie ma. Nie ma tam żadnego pierwiastka kapitału gminnego, ale i w wymiarze organizacyjnym i takim właśnie promocyjnym dla tej idei jesteśmy tutaj, nawet zaryzykuję to stwierdzenie, no, kluczowym partnerem, ponieważ no, ten autorytet gminy znalazł tutaj swoje odzwierciedlenie. Tak? Ludzie zaufali tej inicjatywie. Na razie można powiedzieć, że jesteśmy dalej w stadium laboratoryjnym, bo nie udało się zrealizować pierwszej instalacji. No, to jest klucz, żeby zacząć działać. Tworzy nas już dosyć dużo osób, którzy mają zapotrzebowanie energetyczne na poziomie, szacujemy to dzisiaj na 400 kW mocy zainstalowanej, więc jest to już kawałek instalacji, który musimy gdzieś umiejscowić. Na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich są już wszystkie możliwości ku temu, żeby spółdzielnie zakładać. Mówię to z perspektywy gminy miejsko-wiejskiej, gdzie faktycznie możemy tę spółdzielnię zawiązać. Wiem, że mieszkańcy miast mierzą się z problemem braku dzisiaj takiej formy prawnej, w oparciu o którą mogliby realizować tego typu cele. I to jest wielki problem. Spółdzielnie energetyczne zostały stworzone jako rozwiązanie dla terenów wiejskich i to niestety cały czas się za nami ciągnie. To znaczy cały czas mamy te przepisy, że spółdzielnia energetyczna jest przeznaczona wyłącznie dla terenów, dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tereny miejskie są niestety z tego wykluczone. No, to jest ważne, żeby w miastach mogły powstawać spółdzielnie, dlatego że to tutaj ludzie mają kapitał. Często tutaj ludzie wiedzą i chcą inwestować w działania, które są bardziej proekologiczne i tutaj moglibyśmy też testować różne rzeczy, na które na przykład mamy w Warszawie pieniądze, po to, żeby to, co zostanie przetestowane i to, co się sprawdzi, mogło być implementowane w gminach właśnie wiejsko-miejskich. Możliwość odzysku 100% energii, udziału w podziale nadwyżki bilansowej, która myślę wcześniej czy później się pojawi. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, dużo zaczęło się mówić o derusyfikacji dostaw źródeł energii. Od samego początku mówimy, że drogą do derusyfikacji nie jest dywersyfikacja dostaw, a dekarbonizacja naszej gospodarki. To niesłychanie ważne, żebyśmy nie uzależniali się od dostaw paliw kopalnych, gazu, ropy czy węgla z innych źródeł, a żebyśmy zainwestowali w to, co zapewni nam prawdziwe zielone bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, czyli w źródła energii, które mamy tu na miejscu, polski wiatr czy polskie słońce. Sama idea wysp energetycznych, czyli pewnych obszarów, które są niezależne energetycznie, czy mogą być w razie potrzeby niezależne energetycznie, to jest bardzo dobry kierunek i to jest chyba kierunek, który powinien być realizowany właśnie chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo nawet jeżeli w pewnym miejscu już mówimy cały czas o tej wojnie na Ukrainie, jeżeli w pewnym miejscu doszłoby do zniszczeń jakiejś infrastruktury, no to można powiedzieć lokalnie, czy tam trochę ponad lokalnie tej energii by nie było, ale reszta kraju funkcjonowałaby normalnie. Biorąc pod uwagę nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli 9 GWh rocznie, odejmijmy od tego oszczędności, które teraz czynimy, czyli wymieniamy cały system oświetlenia miejsc publicznych, dróg i miejsc publicznych, który konsumował 3 GWh z tych 9, więc jesteśmy w stanie połowę zaoszczędzić.
Niestety mamy tylko bardzo ogólną deklarację, ile pieniędzy trafi na odnawialne źródła energii. Natomiast nie wiemy, czy będą to odnawialne źródła energii tworzone przez wielkie koncerny, czy przez obywateli. Zachęcamy bardzo ministerstwa, które są za to odpowiedzialne, żeby określić wprost, ile pieniędzy planujemy przeznaczyć dla społeczności energetycznych i potem to realizować. Środki zewnętrzne pozwoliłyby nam zrealizować dużą część tych naszych zamiarów w dość szybkim czasie, ograniczając jednocześnie zużycie prądu, można powiedzieć, zewnętrznego, czyli z elektrowni, a również emisji CO2. Nie będziemy mieli żadnego problemu, żeby otworzyć wrota dla osób zainteresowanych, chętnych i żeby spopularyzować to w znacznie większym stopniu. O słońce i wiatr nie musimy konkurować. I to, czy Niemcy, Czesi czy Litwini postawią u siebie wiatraki i fotowoltaikę, nijak nie wpływa na to, że te źródła energii, te czyste źródła energii są dostępne u nas. I rozumiemy to my, rozumieją to obywatele, którzy lawinowo instalują fotowoltaikę na swoich dachach, rozumieją to grupy obywateli, które chcą zakładać społeczności energetyczne. Żeby politycy zobaczyli, że część tej władzy mogą oddać, że to jest okej, że oni teraz nie będą musieli całej polityki energetycznej prowadzić i że te spółki energetyczne, które zarabiają krocie, też muszą podzielić się po prostu częścią tej władzy, no bo żyjemy w społeczeństwie, które musi być bardziej elastyczne, które musi być bardziej oparte na wspólnocie i które nie może już patrzeć tylko na zysk.